może poprosił pana profesora Lopa, który wiem, że się przyjaźnił. Z Janem Zetem spotykaliśmy się na jego słynnych czerwcowych imieninach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po tym wszystkim, co tutaj usłyszeliśmy, ja bym nie potrafił dodać nic istotnego w tym takiej krótkiej wypowiedzi. Nie potrafiłbym dorzucić nic do tego, co powiedziane było o roli Jana Józefa w historii współczesnej, o kontekście historycznym, w którym działał. Może pozwolę sobie tylko podkreślić pewne wątki, które już tutaj padały. Mianowicie wydaje mi się, że w Janku były jak gdyby dwie osoby, to znaczy moralista i polityk. I w zasadzie są to role ze sobą sprzeczne, bo polityka się ocenia po skuteczności działań, natomiast moralista to jest jednak ograniczony systemem swoich wartości. I tam, gdzie w wypadku działań Jana Józefa dochodziłoby, albo może i dochodziło, do konfliktu między tymi dwiema rolami, w moim rozumieniu zwyciężał zawsze moralista. Zawsze ten system wartości, który on wyznawał, był drogowskazem jego działań na pierwszym planie. Ale wstępując tutaj do prostej powieści, może ukazując troszeczkę Jana Józefa w wymiarze codzienności, pozwolę sobie przytoczyć dwie anegdotki. Janek był bohaterem bardzo wielu anegdotek różnych i sam zresztą miał duże poczucie humoru i sam potrafił bardzo interesująco i zabawnie opowiadać. Pozwolę sobie przytoczyć dwie anegdotki, które może uda nam się zwieńczyć jakoś, może uda mi się jakimś takim ogólnym spojrzeniem. Był to okres, oczywiście terenem pierwszym z nich jest Instytut Badań Literackich. Pracowaliśmy z Jankiem w Instytucie Badań Literackich przez długi czas w jednej pracowni, bardzo, bardzo ściśle zresztą współpracując przy jednym temacie. Otóż Janek w pewnym momencie uznał dwa pokoje Instytutu Badań Literackich za swój stały azyl. Jeden to była pracownia obrazu literatury polskiej, drugi pokój to był pokój 130 w Pałacu Staszica. To był pokój słownika współczesnych pisarzy polskich, gdzie Janek bywał bardzo częstym gościem, prawie codziennie przychodził, zaczynał oczywiście od lektury gazet, wypisywał dane nekrologowe do swojej słynnej kartoteki. Był to już okres koru. Janek chodził z raportówką nabitą różnymi trefnymi materiałami, a także pieniędzmi. Pieniędzmi, bo on w korze był przecież, pełnił funkcję no, skarbnika. Trzymał kasę. I stale z tą raportówką chodził. Pewnego dnia przyszedł zdruzgotany do pracowni, zgubił raportówkę. Zgubił raportówkę, nie ma tej raportówki. Zaczęliśmy odtwarzać itinerarium całodzienne Janka, gdzie był, co kupował, gdzie mógł to zostawić. Nic nie udało się, bardzo, bardzo zmartwiony poszedł do domu. Szukaliśmy tego przez dwa czy trzy dni. Trzeciego dnia Janek wkracza z raportówką na ramieniu, rozpromieniony. Pytamy, gdzie była? W klozecie. Trzy dni wisiała, nikt nie ruszył. Proszę Państwa, akurat tutaj prawda, byłem świadkiem tej zabawnej historyjki, natomiast drugą opowiadał mi sam Janek, była związana z pogrzebem Marii Dąbrowskiej. Trumna była wyprowadzona z katedry. W momencie, kiedy trzeba było ją wynieść, pisarze zorganizowali się szybko, żeby tą trumnę na ramionach wynieść. Zabrakło jednej osoby. Janek, który gdzieś tam był w pobliżu, a zawsze był chętny do uczestnictwa pomocnego w takich
pomocniczego w takich właśnie sprawach, oczywiście zgłosił się. I oto jego opowieść jest. Podchodzę do trumny i stawiam, opieram trumnę o ramię i stoimy. Stoimy, zastanawiam się, co się dzieje. Stoimy i stoimy. W tym momencie ktoś podchodzi do mnie, odwraca mnie o 180 stopni, opieramy trumnę o drugie ramię i ruszamy. Proszę Państwa, to są takie zabawne, to są zabawne historyjki związane z Jankiem. Ale ja czasami sobie tak myślałem, że był to człowiek na co dzień, który bywał, powiedzmy, może nie był, ale bywał roztargniony. I on potrafił jednak zdobyć się na taką dyscyplinę i na taką odwagę i na taką determinację, żeby prowadzić tutaj i kasę koru, i jednocześnie podejmować inicjatywy wymagające niesłychanej precyzji, niesłychanej odwagi i niesłychanego zdecydowania. Wydaje mi się, że tu też są jakieś takie drobne rysy do jego charakterystyki, które warto było tutaj przypomnieć i za co, za umożliwienie tego dziękuję.